W zarządzaniu nie ma nic pewnego. Zarządzamy tak naprawdę głównie zmiennością, ale co gorsza, jesteśmy rozliczani z tego, czy dowieziemy do celu, który został założony. To jak, wszystko się zmienia, a mamy dowozić do celu? Czy to nie jest absurdem? Nie, to nie jest absurdem, ale to wymaga bardzo ważnej kompetencji, czyli myślenia alternatywnego, szukania zawsze planu B, planu C, innego dojścia, innej drogi dojścia do celu. No, i dzisiaj sobie o tym powiemy, o metodach dochodzenia do celu. Powiemy sobie o sześciu kapeluszach, czyli takiej technice dochodzenia do celu. A kto powie? Powie Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. Ale teraz przechodzimy już do tej dobrej, ciekawej, prostej techniki. Technika nazywa się Sześć kapeluszy. Stąd tutaj wokół mnie widzisz sześć różnych kapeluszy. Na czym to polega? Masz jakiś problem albo jakiś temat. I ktoś mówi: Wiesz co, przemyśl to. Przemyśl, spotkamy się jutro, porozmawiamy o tym. Jak masz przemyśleć? No, patrzysz na tą kartkę z tym problemem albo yy, spoglądasz na te swoje myśli w głowie. No i jak masz, jak masz przepracować ten problem? Otóż yy, z tym wyzwaniem zmagał się niejako niejaki Debono. Które kilkadziesiąt lat temu stworzył właśnie metodę tzw. sześciu kapeluszy Debono. Stąd właśnie te kapelusze w tle. Czyli mówi, w momencie, gdy podchodzisz do jakiegoś problemu, to wyobraź sobie, że w danym momencie wkładasz na głowę kapelusz myślowy w innym kolorze. I zacznij od kapelusza białego. Kapelusz biały to jest taki obiektywny. Czyli w tym momencie patrzysz na temat faktów, danych, liczb. Czyli spójrz faktograficznie na problem, który masz. Na przykład. Zmagasz się z tym tematem, czy zadeklarować 8% wzrost przychodu rok do roku. Bo jesteś akurat nie, w tej porze roku, gdzie planujesz następny rok. No to spoglądasz na cyfry. Hmm. No, 3 kwartały bieżącego roku były faktycznie wyższe o 8% niż analogiczny okres przed rokiem. No zatem przy utrzymaniu tego tempa wzrostu można faktycznie liczyć na to, że będzie też 8% wzrostu w kolejnym roku. Czyli to ten kapelusz biały, ten, gdy myślisz sobie o, o faktach. No dobrze, ale czas spojrzeć na kapelusz czerwony, czyli taki emocjonalny, który daje ten punkt widzenia motywacyjny, taki emocjonalny, własnych, własnych emocji. Widzisz sobie, no tak, no w ogóle jesteśmy przecież w takim ekscytującym okresie rozwoju naszej firmy. Następuje transformacja, wszyscy przechodzą na zupełnie inne platformy, gdzie my już jesteśmy, więc jest dużo nadzieja w tym, że 8% albo nawet więcej ma rację bytu. Hmm, no dobra, to mieliśmy czerwony kapelusz, spójrzmy na. Sytuację przez pryzmat kapelusza żółtego. Czyli szukamy pozytywnych aspektów tego pomysłu. Jeżeli sobie postawimy cel 8% wzrostu przychodu, no to tak naprawdę to mobilizujące będzie działać. To, że mamy cel, który jest wyzwaniem, który sprawia, że mówimy sobie, musimy osiągnąć więcej niż mamy w tej chwili, to wyrwie nas ze strefy komfortu i to będzie dobra energia do działania. Biały. Czerwony, żółty kapelusz. A teraz kapelusz czarny. Czarny kapelusz, można powiedzieć, taki adwokat diabła, czyli szukamy dziury w całym. Krytykujemy to, co żeśmy sobie właśnie wymyślili. No tak, no, patrząc na ten pomysł 8% wzrostu przychodu. Przecież no, obecna sytuacja na świecie może wskazywać, że czeka nas głęboki kryzys gospodarczy, i wtedy większość graczy łącznie z nami poniesie straty. No, i w takiej sytuacji zakładanie wzrostu wydaje się nieuzasadnionym optymizmem. W ogóle wzrostu, już nie, nie 8%. No dobrze. Skoro w czarnym kapeluszu żeśmy już znaleźli dziurę w całym, to czas przejść do zielonego. Czyli tutaj podsuwamy pomysły, uzupełniamy to, co do tej pory żeśmy sobie powiedzieli. Hmm, no to patrząc na to wszystko, no to na przykład jako dodatkową albo nawet alternatywną miarą naszego rozwoju w przyszłym roku możemy przyjąć inny czynnik. Nie wzrost przychodu, ale dochód. Niech dochód będzie na takim samym albo wyższym poziomie niż w bieżącym roku. No to wtedy nawet jeżeli by się ziściły te wszelkie wyzwania rynkowe, o których żeśmy przed chwilą myśleli, no to będziemy działać na rzecz dochodowości. No i dochód możemy uratować, po prostu będziemy kontrolować koszty, nawet jeżeli przychody nam nie będą rosły. No dobrze. No i kapelusz niebieski, czyli racjonalny, taki faktograficzny, czyli tu w tym momencie sobie już porządkuje to wszystko, co wcześniej sobie wymyśliłem. Ok, czyli tak reasumując to, co widziałem wcześniej, wzrost naszego przychodu w przyszłym roku na poziomie 8% w stosunku do bieżącego roku wydaje się dobrym pomysłem, aczkolwiek z powodu takiej nietyp Powo intensywnej zmienności tego, co się dzieje na świecie, postawimy sobie alternatywny cel w postaci utrzymania dochodu na poziomie nie niższym niż w roku bieżącym. No i w ten sposób żeśmy przeszli sobie przez sześć kapeluszów debono. Sam sobie przeszedłem, odpowiadając sobie na jakiś problem. Można dokładnie są metodę stosować grupowo, czyli jeżeli mamy na przykład burzę mózgów, to uczestnicy przyjmują różne kapelusze, no albo się umawiają, że ktoś jest w tym kapeluszu białym, ktoś czerwonym, żółtym, ktoś w czarnym, ktoś zielonym, ktoś zielonym, ktoś niebieskim, bo też rotacyjnie zmieniają Także To jest i narzędzie do pracy grupowej, ale też do właśnie indywidualnej pracy, w tej twojej pustelni menadżera, gdy masz się z jakimś problemem zmagać, no to przejdź sobie nad tym problemem, którym się zajmujesz, właśnie wkładając tak metaforycznie na głowę Kolejno te sześć kapeluszy. Mam nadzieję, że ta metoda będzie dla Ciebie pomocna w tym, żeby spojrzeć z boku i głębiej przeanalizować, i doprowadzić do wyciągnięcia wniosków z tematów, nad którymi pracujesz. Do zobaczenia. Pogodnie Cię pozdrawiam.